Poranek Radia TOK FM. Dominika bielowiska, witam Państwa. Gościem Radia TOK FM jest Aleksander Grat, minister skarbu państwa. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Już pan nie jest gospodarczym liberałem, bo Balcerowicz rwie włosy z głowy, że porzuciliście już swoje idee, mieliście ograniczać rolę państwa w gospodarce. Jest na odwrót, poszerzacie. Nie porzuciłem żadnych swoich ideałów, zasad i, i w dalszym ciągu uważam się za gospodarczego liberała, ale myślę, że nie powinno się mylić gospodarczego liberała z, z bezmyślnym liberałem, bo jeżeli ktoś myśli biznesowo, myśli o gospodarce kraju, myśli też i propaństwowo to musi wiedzieć, że są pewne decyzje biznesowe, które nie zawsze mogą z punktu widzenia takiego ultraliberalnego podejścia wyglądać na liberalne, ale one są w istocie liberalne. Bo jeżeli. jeżeli, jeżeli... Znaczy, poszerzenie wpływów państwa w gospodarce nie jest zgodne z ideami liberalnymi, więc stąd moje wątpliwości. Ale chcę powiedzieć, że my nie poszerzamy państwa w gospodarce. Zasada odzyskania WBK, a także zasada prywatyzacji, że spółka państwowa kupuje inną spółkę państwową. Ale wróćmy to, do, do całego programu to prywatyzacji, panie redaktor. Jeżeli nasz rząd przyjmuje program. Bardzo głębokiej prywatyzacji prawie tysiąca firm, i konsekwentnie co miesiąc realizuje i prywatyzuje naszą gospodarkę. A w niektórych przypadkach pojedynczych widzi interes dla spółek, które są spółkami giełdowymi, publicznymi, które mają swoje biznesy, swoje biznesplany, swoje strategie, i widzi, że dobrym rozwiązaniem biznesowym jest przejęcie czy kupno przez PKOBP, BZWBK. Bo to się, mówiąc tak kolokwialnie, spina od każdej strony. I od strony biznesu, i od strony interesu akcjonariuszy PKO BP, i mniejszościowych, i Skarbu Państwa. Rynek to dobrze przyjmuje. I również jest to ważne z punktu widzenia naszego sektora bankowego, który, taka jest prawda, no, w zdecydowanej większości właścicielem naszego sektora są instytucje, zagraniczne. Jeżeli to może zoptymalizować ten rynek, to należy takie rozwiązanie popierać. I tak samo Ale jeśli ja chodzi... Może przypomnę, co tak. Pan mówił w 2007 roku, Panie Ministrze. Skarb państwa powinien kontrolować tylko kilkanaście firm e, m, ważnych dla bezpieczeństwa państwa, które są związane z przesyłem energii lub infrastrukturą. No to to, co robicie, kompletnie się nie zgadza z tą nie. filozofią, bo postanowiliście Między... zostawić w rękach państwa o wiele więcej firm niż te nie, jeżeli mówimy o około 20 firmach kluczowych dla państwa. Znaczy muszą... nie przesyła energii, ale... ani nie, nie jest. Panie ja nie będę odnosił się do wypowiedzi sprzed 4 lat czy trzech lat. Nie ja mówię tylko, zawsze, że zmienił pan zdanie. Ale zawsze mówię, że między innymi spółki, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne. Tak mówiłem lat, temu 4 i tak dzisiaj mówię, więc nie wiem, być może, że. Jest jakiś fragment mojej wypowiedzi cytowany. zawsze Nie, wtedy Platforma głosiła, że sprywatyzuje także takie spółki, na przykład jak KGHM i wiele innych. Teraz mówił zresztą to szef klubu parlamentarnego Zbigniew Chlewowski. Ja widzę po prostu zmianę filozofii. Waldemar Kuczyński uważa, że ta zmiana jest wymuszona przez Jana Krzysztofa Bieleckiego, który jako prezes PKO-SA miał olbrzymie stresy, jako ten, który. Był nadzorowany nie. przez właściciela włoskiego, i stąd niechęć do inwestorów nie, no ja zagranicznych w ja sektorze bankowym. Ja się uśmiecham, bo, bo proszę sobie przypomnieć, że rząd przyjął program prywatyzacji, yy, rozpoczął dyskusję na jego temat końców, pod koniec 2007 roku już i przyjęliśmy go na początku 2008. I w tym programie prywatyzacji na 4 lata, pani zauważy, że nie ma mowy o prywatyzacji PZU. Nie ma mowy o prywatyzacji PKOBP i nie ma mowy o dalszej, tak głębokiej prywatyzacji kghm chemu. W związku z tym to nie jest coś, co się zmieniło tydzień temu, dwa miesiące temu, czy rok ja temu. Ja mówię o tym, co tylko... mówicie przed wyborami, <coughs> panie ministrze, to jest rzeczywiście dość rażącej sprzeczność. Nie, nie. Jest w naszym programie jasno zapisane, że będziemy prywatyzować, że ta ideologiczna, jakby hamulec dla prywatyzacji, który zrobił OPIS, yy, będzie zwolniony i będziemy prywatyzować i to robimy. Natomiast są pewne miejsca, pojedyncze spółki, sektory, w których należy rozumnie do tego podchodzić. Należy budować siłę tych firm, doprowadzić do tego, żeby ich siła była na tyle duża, żeby zakorzeniły się w kraju, bo w przyszłości, za lat kilka, kilkanaście, jeżeli ktoś zdecyduje o ich prywatyzacji, to będziemy pewni jednego. Że centrum decyzyjne tych firm pozostanie w Polsce, a nie w bardzo prosty sposób przeniesie się poza granice naszego kraju. Czyli to jest taka <laughs> filozofia jednak pozostawienia w rękach państwa jak największej liczby firm, bo nie ma polskiego kapitału silnego, żeby nie, kupować. Jak... W związku z tym, państwo będącie kupować państwa. Dokładnie odwrotnie. Jeżeli mówimy o 20, <laughs> prywatyzujemy 980, to pani przyzna. Tak, ale że chodzi jak... o te największe, pani minister. Nie. <laughs> w największych są i takie, które prywatyzujemy, i są takie, w których idą te spółki na giełdę, zostawiamy sobie tam takie pakiety, które pozwalają nam dzisiaj mieć kontrolę korporacyjną, ale te spółki działają w oparciu o zasady rynkowe. One generują zyski, podnosimy poziom zarządzania, nadzoru nad tymi spółkami i chcemy docelowo, żeby w spółkach, tych spółek kluczowych było właśnie kilkanaście, może dwadzieścia, aby ten nadzór był jak najlepszy, aby one zdążyły w ciągu najbliższych a wiemy, jak dzisiaj wygląda rynek globalny, rynek europejski, jednak pewną wartość również dla akcjonariuszy, zdobyć większą, dla, również dla Skarbu Państwa. Więc po to, żeby mieć również większą wartość yy, po naszej stronie w tych spółkach. Liberalizm zawsze się kojarzy z walką z monopolami, a wydaje się, że wy właśnie budujecie taki energetyczny monopol, bo PGE ma kupić yy, energię, protestuje przeciwko temu wielu ekonomistów, ponieważ to jest właśnie ta prywatyzacja, czyli państwowa spółka kupuje państwową spółkę i do tego jest to zagrożenie. Nie dla konsumentów, że tak naprawdę to już zniszczy tę raczkującą konkurencję na, na rynku energetycznym. To, to jest nieprawdziwa teza. Nie przeszkadzało tym osobom, które się tak dzisiaj głośno mówią albo podpisują, e, zaakceptować prywatyzację, tak zwaną prywatyzację telekomunikacji polskiej, gdzie monopol państwa, przypominam, został sprzedany państwowej firmie francuskiej. Wtedy to się nazywało prywatyzacją, największą transakcją w historii, w ogóle wszyscy bili brawo. A to była to nie była prywatyzacja i nie zadbano wtedy, żeby ten monopol złamać. I dzisiaj, jeżeli. A wtedy mówiliśmy o sprzedaży monopolu, czyli praktycznie 100% rynku. Dzisiaj, jeżeli Polska Grupa Energetyczna razem z Energią będą miały około 40% rynku i będą poddane w dalszym ciągu presji konkurencyjnej, jeżeli. Do, w ramach polityki europejskiej nie ma mowy już dzisiaj o tym, aby mówić o polskim rynku, tylko trzeba mówić o rynku europejskim, czyli o, o całej grze rynkowej pomiędzy krajami europejskimi. To dzisiaj osłabienie pozycji naszych firm jest działaniem po prostu na szkodę naszego państwa. I ja, ja jako liberał gospodarczy będę o tym głośno mówił, bo jestem do, co do tego w pełni przekonany. Nie to nie jest coś, co się tylko urodziło w mojej głowie, ale y, mnóstwo czasu poświęciliśmy z doradcami, z ekspertami analizy finansowe y, rynku, jak y, można zrealizować chociażby w Polsce program. Ale, atomowy. ale widział pan raport. Jestem, jestem co do tego w pełni przekonany. Ale widział pan raport? Urzędu Regulacji Energetyki. Oni właśnie się obawiają, że taki powstający gigant zdominuje rynek, bo właśnie się zaczęła ta konkurencja, właśnie ludzie zaczęli zmieniać dostawcy prądów. Prawdopodobnie ten, to połączenie tych spółek zablokuje to i ale w dalszym ciągu, także protestuje ale w dalszym, Urząd Ochrony. Ale w dalszym ciągu to będzie miało miejsce. Urząd Regulacji Energetyki przecież wie, że mówimy o rynku regulowanym, bo tam, gdzie jest, może być zagrożenie co do konkurencji, to jest rynek dystrybucji. Ale a on wiemy, jest, w przyszłości on jest, te ceny będą uwolnione, jest, panie prezesie jest bardzo rynkiem regulowanym. W związku z tym, jak jest regulowanym... Ale kiedyś będą uwolnione te ceny, panie ministrze. I kiedyś to będzie, będzie bardzo wielka konkurencja transgraniczna z uwagi na nowe połączenia transgraniczne, na nowe również inwestycje poza naszymi granicami i będziemy, co jest najistotniejsze, mieli... Bo musimy mieć nadmiar energii w kraju własnej wyprodukowanej, żeby uruchomić rynek i konkurencję. Jeżeli w kraju brakuje energii, a tak w istocie dzisiaj jest, a będzie jeszcze gorzej około 2016 roku, a jedyne inwestycje, które są na horyzoncie, które są realizowane, to są przez spółki, w których skarb ma większość, to musimy zbudować te nowe moce wytwórcze, zbudować również reaktory atomowe, żeby mieć więcej energii, bo jak będzie jej nadmiar, to wtedy będzie prawdziwy rynek. Tak, to wszyscy udają, że jest rynek. Panie ministrze, ale wszyscy są oburzeni także pańskim atakiem na Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów. Przedstawicielka urzędu, szefowa urzędu mówiła, że to jest trudne do akceptacji tego typu transakcja, z tego powodu, że nowa firma będzie kontrolować około 40% rynku. To jest bardzo dużo. I nawet Leszek Balcerowicz, wielu innych ekonomistów podpisało się pod listem, w którym protestuje przeciwko takiemu traktowaniu tego urzędu, bo urząd po prostu spełnia swoje obowiązki. Wie pani, to jest bardzo ciekawe, co Pani powiedziała, ale jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, od sześciu miesięcy jestem poddawany presji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, bo jeżeli jestem w procesie prywatyzacyjnym, jakiś urzędnik w państwie co drugi dzień powtarza, że na, na coś się na pewno nie zgodzi, nie znając hmm. wniosku, nie, kiedy nie przeszliśmy całej procedury i nie wie, na jakiej podstawie ma wydać decyzję. To ja uważam, że jest to w pewnym sensie kreowanie zdarzenia prywatyzacyjnego, bo inni konkurenci myślą tak. Nie, to na pewno my tylko sami pozostaniemy na placu boju, możemy dać niższą cenę, bo nie będziemy mieli głównego naszego rywala. W związku z urzędu... tym ja na to zareagowałem i chcę powiedzieć, że w ogóle nie atakowałem. Dokładnie jest odwrotnie. To znaczy, za co chwilę są wypowiedzi państwowego urzędnika, który tak się zachowuje. I ja rozumiem i prezes Ułokiku ma takie zadania. I musi stać na straży ochrony konsumentów. Ja to rozumiem. Natomiast nie powinniśmy publicznie toczyć tego typu debaty. Ale za jeżeli... pan o to prosił, żeby ostrzegała ministerstwo, jeżeli ma jakieś wątpliwości wobec transakcji. Nie. Tak było przy poprzed... jeżeli... poprzedniej transakcji. A teraz ma pan pretensje, Nie. Inaczej mówi... było, panie redaktor. Ja też to mogę sprostować. Z chwilą, kiedy procedura była już bardzo zaawansowana i były znane, nie wiem, dwie, trzy firmy, które były na końcowym etapie, My wyprzedzająco w niektórych przypadkach pytaliśmy Urząd Ochrony, jak on będzie podchodził do tej transakcji. Ale nigdy nie było tak, że procedura jeszcze no tak naprawdę się nie rozpoczęła, a już słyszeliśmy, że na no coś, czy było na bardzo początkowym etapie, a już Urząd sam z siebie wyartykułował tego typu pogląd. W związku z tym. To jest oczywiście, panie prezes urzędu ma prawo, ja nie, nie chcę tutaj odbierać prawa do, do, do obrony konsumentów, natomiast właśnie po to też to robimy, paradoksalnie, żeby konkurencja była większa, a nie mniejsza. Bo jeżeli tylko i wyłącznie mamy się skupić na tym, jak w Polsce sprzedawać prąd, a nie jak on ma być w Polsce wytwarzany, przy takich zasobach, jakie my mamy jako kraj, no to po prostu nie myślimy racjonalnie, nie myślimy po gospodarsku, nie myślimy o, o, o naszej ważnych interesach gospodarczych kraju. Panie ministrze, chciałam zapytać o media, ponieważ posłanka Platformy Ślińska, Katala kataleśńska uważa, że dokonano puczu w telewizji i to z pomocą przedstawiciela Ministerstwa Skarbu, który zagłosował za odsunięciem od władzy prezesa TVP. Pan, czyli przyczynił się pan do tego, że SLD przejęło pełnię władzy w telewizji publicznej. Wie pani co w ogóle o tej stronie tego nie analizuję, nie jestem w nurcie jakby debaty politycznej o mediach publicznych. Ja zawsze Ale zna patrzę pan na konsekwencje swojej decyzji. Ja decyzji zawsze patrzę na to, co się dzieje w mediach publicznych od strony właścicielskiej, O tym czy majątek jest tam bezpieczny, czy spółka nie generuje strat. I jeżeli obserwowałem przez wiele, wiele ostatnich już właściwie lat to, co się w mediach publicznych działo, to każda zmiana i odejście zarządów czy prezesa, który nie, nie radził sobie w tym. Myślę, uważam że on głosował. Uważam jako, jako, uważam jako, jako, tego, jako działanie racjonalne. Prezes z tym, TVP był spis, a nie je... dlatego, że on akurat działa na szkodę spółki, panie ministrze. Panie redaktorze. To nie ma najmniejszego znaczenia. W każdym bądź razie w to, żeby media publiczne stanęły na nogi i żeby zaczęły normalnie funkcjonować, należy jak najszybciej wdrożyć tę ustawę ja po prostu liczę na to, że bo to może się stanie trzeba sprawnie. Trzeba zostawić zarząd taki, jaki jest. Co to za różnica, czy członek spis będzie zawieszony? Ale to ja do tego tak nie podchodziłem. Członek Rady Nadzorczej, który na co dzień się tym zajmuje i widzi, jakie są podejmowane decyzje również od strony biznesowej w spółce podejmuje tego typu. Czyli to nie jest układ medialny z SLD, porozumienie? Ja tak? nie wchodzę w żadne tego typu układy medialne, bo jako Misja Skarbu Państwa, jak Pani wie, Yy, niewiele w mediach publicznych yy, może, bo yy, ma jednego swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Trochę pan panie że, że nie, nie wie, raz, jakie są konsekwencje pańskiej do... decyzji. Bo to jednak nie... SLD przejęło władzę. Ja telewizji. się nie wiem, czy SLD. Dla mnie będzie ważne, czy media funkcjonują lepiej, czy gorzej. Tylko tak to będę oceniał. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem Radia TOK FM był Aleksander Grad, minister Skarbu Państwa. Zapraszam państwa Dziękuję. na informacje, a po informacjach dyskusja publicystów.